wszystkim, witam Was w kolejnym filmie. I dzisiaj widzicie pod tytułem, będzie film, o który prosiliście i też ja sama chciałam go zrobić. I będzie to top 10 moich ulubionych ogierów. Tak. Jak widzicie, mam bardzo dużo koni, tak samo mam dużo ogierów, klaczy i źrebaków. Ogólnie mam wszystkie płcie, jakie istnieją u koni. Jeżeli chodzi o ogiery, no to właśnie te konie, które wybrałam, widzicie właśnie tutaj. Widziałam też w komentarzu, że chcielibyście film z... którym będę pokazywać moje ulubione wałachy. Postaram się go zrobić, tylko będziecie musieli troszkę poczekać, bo będę musiała je też policzyć, ile mam, bo jednak ogierów mam więcej niż wałachów, tyle wam mogę powiedzieć. I po prostu muszę policzyć, ile po prostu mi wyjdzie, jaka wyjdzie mi skala. Wiecie, o co chodzi. Także teraz przechodzimy do dzisiejszego filmu. Okay. Gdybyście słyszeli dziwne dźwięki w tle, no to przepraszam, ale moja mama akurat zaczęła odkurzać. Także postaram się mówić jak najgłośniej. No i tak, zaczynamy. Na miejscu 10 jest ogier z roku 2006. Jest to oczywiście Schleich, ogier Pinto. I tak właśnie on wygląda. Jak wiecie, nazywa się Mustang. Był to jeden z moich pierwszych koni, jakie miałam. I dlatego właśnie też go tutaj postawiłam. Bo po prostu bardzo go lubię. Mimo, że jest już dość zdarty, na przykład tutaj na uszach. I trochę też brunny, bo nie wiem, czy widzicie, ale tutaj ma takie też trochę ślady. Z drugiej strony też. Ale w sumie mi to nawet nie przeszkadza, bo to nadaje mu taki wygląd, w sensie, że wiecie, że już dużo przeżył i stu nic, do tego nic nie robiłam, zwłaszcza kopyta. Zobaczcie tą podkowę. Jakie są zdarte te podkowy, naprawdę bardzo. No ale no tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu były często zdzierane, po prostu lubię tego konia, często go też widzicie w serialu. Dlatego właśnie też się tutaj znalazł. Na miejscu 9 jest mój jedyny ogier lipicański z kolekty. Jest to rok 2012 i ja go dostałam przy okazji wymiany z jednym z Was. Oczywiście, jeżeli oglądasz ten film, no to serdecznie Cię pozdrawiam. Pozdrawiam oczywiście tą osobę, z którą się wtedy wymieniłam. Tak, to był Leon. Ale właśnie przechodząc do tego konia, on nazywa się Poseidon i bardzo go chciałam mieć, jest po prostu prześliczny. Zwłaszcza podoba mi się ta jego poza. Z tego co wiem, też mi mówiliście, że to nie jest stanie dęba, tylko to jest lewada, czyli ta figura ujeżdżeniowa, czy jak to się tam to nazywa, wiecie o co chodzi, nie? Także to jest taka typowa figura dla tych koni, ale bardzo fajnie on wygląda. Tak się opiera na ogonku i ma bardzo fajnie wygląda ten jego pysk, taka grzywa. On w ogóle wygląda bardzo dostojnie i jest po prostu prześliczny, bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o konie lipicańskie, to chciałabym jeszcze mieć wałacha ze Schleich. Wiecie, tego starszego. Oczywiście kupię go kiedyś sobie na OLX-ie, ale jeszcze nie wiem kiedy, także no. Ale na pewno będę chciała jeszcze mieć. Na miejscu 8 jest ogier andaluzyjski, którego mogliście już kilka razy widzieć w tego typu filmach. Jest to oczywiście Mistral z roku 2005. Też jest bardzo obdarty, w szczególności widać to na zadzie. Tutaj. I po drugiej stronie też. Ogólnie jego tułów też jest dość mocno obdarty, tak samo to kopyto. Nie wiem, czy to widzicie, ale chyba tak. Jest też, jest właśnie bardzo obdarty, ale no i tak bardzo go lubię. Też był to jeden z moich pierwszych koni. I mam też do niego sentyment, ponieważ pewnie już w jednym z filmów wam mówiłam, ale jeżeli ktoś nie wie, no to jego imię
To jest imię Ogiera, który wystąpił w serialu Rancho Leny, który kiedyś bardzo często oglądałam, jak był wypuszczany w Teletoon Plus. Bardzo lubiłam ten serial, uwielbiałam też głównego bohatera, czyli konia Mistrala, dlatego właśnie ten koń jakiegoś mi przypomniał o Mistralu i po prostu dlatego go tak nazwałam. I uważam, że to imię idealnie do niego pasuje. Był też właśnie taki sentyment. Na miejscu siódmym jest kolejny koń z kolekty z roku 2017 tym razem. Czyli w miarę nowy. On jest naprawdę ciężki, także może go postawię. Jest to Ogier Tinker. I on nazywa się Zeus. I uważam, że jest to jeden z ładniejszych koni pociągowych, jakie ma kolekta. Zobaczcie ten pysk, no po prostu jest przepiękny. Tak samo grzywa. Naprawdę ten koń jest idealny do zdjęć. Z każdej strony dobrze wygląda. No i zobaczcie na te wielkie kopyta. Po prostu on jest naprawdę chyba najpotężniejszym koniem, jakiego mam, jeżeli chodzi o kolekta i ogólnie jeżeli chodzi o figurki koni, bo bardziej potężnego konia chyba nie mam. I naprawdę jest to jeden z właśnie chyba z najbardziej lubionych koni moich, jeżeli chodzi o kolektę. Także naprawdę wam go polecam. Jeżeli gdzieś go znajdziecie, no to kupujcie. Teraz miejsce szóste to Kut Dartmoor o imieniu Bany. Chyba w ogóle pierwszy raz w serii tych filmów mamy jakiegoś kuca. Jeżeli się pomyliłam, no to poprawcie mnie. Ale właśnie wydaje mi się, że nie było jeszcze kuca w tej serii. Tych top dziesiątek. Jakby co, to możecie mnie poprawić, ale właśnie wybrałam go, ponieważ jeżeli się dziwicie, dlaczego on tak ma na imię, no to kiedyś, jak jeszcze jeździłam konno, no to w jednej z staninie był taki koń Bany i ja bardzo go lubiłam. Bardzo lubiłam na nim jeździć, on też mnie bardzo lubił, także dlatego właśnie ten koń, ten kucyk właśnie mi jest bardzo podobny do Banego w rzeczywistości, więc dlatego właśnie go tak nazwałam. Ja ogólnie też bardzo lubię tego kucyka, bo zobaczcie, jak on super wygląda. Naprawdę jest prześliczny, przesłodki. I to jest akurat rocznik 2010. No i bardzo go lubię. Stół jest prześliczny, dlatego też tutaj właśnie się znalazł. Na miejscu piątym, jeżeli dobrze liczę, jest Ogier Tennessee Walking Horse Piorun. W bardzo podobnej maści jak poprzednie miejsce. Właściwie tej samej. Bardzo lubię tego konia, ponieważ podoba mi się jego osobowość, którą stworzyłam w serialu. Czyli jeżeli oglądacie mój serial, no to pewnie wiecie, że jest to najlepszy skoczek u mnie w stajni. Jeżeli słyszycie ten dźwięk, no to Leon Mianczy. No. Wracając do tego konia, bardzo go lubię. Też chyba był to jeden z takich pierwszych. Naprawdę jest przyliczny. Bardzo mi się on podoba. I dlatego właśnie go tutaj wybrałam po prostu. Miejsce czwarte to kolejny Ogier Tinker, tym razem ze Szlejsia z roku 2007. Jest to oczywiście Amulet. I bardzo podoba mi się ten model, zwłaszcza w tej maści. Chociaż tą karoserkę, tą też bym chciała mieć, bo też mi się podoba. Ale w tej maści jest naprawdę prześliczny. No zobaczcie ten pyszczek. Najbardziej chyba podoba mi się też jego grzywa trójkolorowa. Naprawdę jest piękna. On idealnie nadaje się do zdjęć, zwłaszcza z tej strony. No zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ogon też ma bardzo fajny. Ogólnie ta jego maść to jest już taka trochę nietypowa. Bo te łaty, oprócz tego, że są brązowe, to jeszcze mają takie czarne przejścia. Nie wiem, czy to widać. O, trochę widać, że to nie jest do końca
brązowe, tylko mam się też takie czarne włoski, co mi się bardzo podoba. No i oczywiście duże kopyta, szczotki pęcinowe, też całkiem fajne. No i bardzo podoba mi się ten koń. A teraz poczekajcie chwilę, muszę... Przepraszam was za te hałasy, ale Leon akurat chyba nie chciał być ze mną w pokoju, ale nieważne. Teraz przechodzimy do czołówki, czyli miejsce trzecie. To Ogier Trakeński Huragan Schneid 2014. I wybrałam go dlatego, że podoba mi się... chyba to jest jedna z moich bardziej ulubionych osobowości w serialu, bo jak pewnie wiecie, on pochodzi z rodziny dzikich koni, czyli połączenia koni Mustang i koni trakeńskich. Nie pytajcie, skąd mi to przyszło do głowy, ale po prostu tak jakoś mi... Jak pierwszy raz zobaczyłam tego konia, no to od razu zobaczyłam w nim takiego dzielnego dzikiego konia. Takiego, który jest dzielny, niczego się nie boi. Po prostu chce być wolny. Tak jakoś po prostu, gdy pierwszy raz na niego spojrzałam, no to od razu w nim to zobaczyłam i po prostu od razu stworzyła się historia. Ale teraz wiecie, że już w serialu ta jego osobowość tak się rozwinęła, że w końcu dożył do takiego momentu, że już lepiej nie uciekać, tylko służyć Tornadowi, teraz Brylantowi w... No wiecie, po prostu w Straży Królewskiej, wiecie o co chodzi, bo jest przecież przywódcą Straży Królewskiej. Wcześniej Tornada, teraz Brylanta, więc dlatego właśnie go tak bardzo lubię, po prostu uwielbiam jego osobowość. Ale też sam model jest po prostu przepiękny, bardzo mi się podoba. Jest naprawdę świetny. No i właśnie dlatego go tak lubię, dlatego znajduje się właśnie na jednym z pierwszych miejsc. Na drugim miejscu jest Ogier Fryzyjski z kalendarza adwentowego 2015. Wiem, że potem w 2016 roku można go było kupić w sklepie, tak, ale ja go mam akurat z kalendarza. Jest to oczywiście Prince, czyli ojciec Tornada. I jak wiecie, kocham konie fryzyjskie, jest to moja najbardziej ulubiona rasa. Dlatego właśnie go tutaj wybrałam, bo też jest to chyba jeden z ładniejszych ogierów fryzyjskich, jakie mam. Bo mam dwa ogiery fryzyjskie. I on jest właśnie po prostu przepiękny, idealny do zdjęć, naprawdę. On jest trochę też ciekawy, bo jego ciało jest takie bardziej połyskujące, a grzywa i ogon już są matowe. Także takie ciekawe połączenie dwóch jakby tekstur, czy czegoś w tym stylu. No i jak już mówiłam, kocham konie fryzyjskie i dlatego właśnie go tutaj wybrałam, bo jest to też jeden z moich ulubionych ogierów. No i na pierwszym miejscu, pewnie się tego nie spodziewaliście, ale tak, po raz chyba trzeci albo czwarty, nie wiem nawet już który, na pierwszym miejscu jest oczywiście Ogier Fryzyjski Tornado, czyli mój najbardziej ulubiony koń. Jest to Schneid 2009. No i po prostu nie mogło go tutaj zabraknąć, bo jest to najbardziej ulubiony ogier, jakiego mam. No i też przy okazji najbardziej ulubiony koń. Nie tylko ze względu na osobowość, ale też na wygląd. Po prostu jest przepiękny, bardzo mi się podoba. Najbardziej ze wszystkich moich koni, takich zwykłych. Wiele koni mi się podoba, ale on chyba na zawsze zostanie moim faworytem. I podejrzewam, że nie ma konia w mojej kolekcji, który by go przebił. Naprawdę. Tak go kocham, że jeżeli kiedyś przestanę zbierać figurki, co bardzo wątpię, ale jeżeli kiedyś naprawdę przestanę je zbierać, no to na pewno zostawię sobie Tornada, bo po prostu nie mogłabym się z nim rozstać. Naprawdę. Także to było
było właśnie moje top 10 ulubionych ogierów. Dajcie znać, co o nim myślicie. Oraz oczywiście piszcie w komentarzach swoje ulubione ogiery. Ja chętnie poczytam wasze komentarze, jeżeli chodzi o ten temat. Możecie pisać właśnie, które ogiery są waszymi ulubionymi w waszej kolekcji. A teraz się z wami żegnam i mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie proszę łapkę w górę. Napiszcie właśnie w komentarzach, którego konia, którego ogiera w swojej kolekcji lubicie najbardziej. No i oczywiście subskrybujcie kanał i wciskajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z moimi filmami. No i to było na tyle. W opisie tego filmu też znajdziecie linki do recenzji tych ogierów, jeżeli zostały już zrobione. No i oczywiście zapraszam też na moje media społecznościowe, które zawsze macie podane w opisie. Zaglądajcie tam, bo często pojawiają się tam zdjęcia figurek oraz to, co aktualnie pokolorowałam w kolorowankach, zwłaszcza na Instagramie. Pojawia się dość sporo zdjęć, w szczególności moich obrazków, które pokolorowałam, także jeżeli was to interesuje, co aktualnie koloruję, no to zapraszam. I oczywiście zapraszam też na moje strony na Facebooku, czyli na stronę mojego kanału Julia C oraz na naszą grupę na Facebooku Stanina Tornado. Teraz już naprawdę się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach.